Witam, Max Love. Dzisiaj sobie przeglądam tutaj moje różne zeszyty i znowu natrafiłem na listę tematów oczywiście i taki jeden gruby mi się spodobał. To jest samobójstwo. Czy samobójstwo w ogóle ma sens? No i to jest bardzo, uważam, gruby temat samobójstwa. Jest to temat tabu. Tutaj będą różne rzeczy. Ja najpierw opowiem o moim doświadczeniu z samobójstwem, później o innych rzeczach związanych z postrzeganiem samobójstwa. Więc u mnie to było w 2005 roku, w Zielonej Górze byłem, pamiętam, namalowałem obraz, jakby zrozumiałem w pełni przekaz tego obrazu i powiedziałem: ok, dobra, to tu nie ma sensu dalej być. Miałem wtedy papugi nierozłączki, miałem kota, pożegnałem się z nimi i miałem ekstrakt Salvii divinorum, który wiedziałem, że jeśli ściągnę go w jednym machu, to tam jest taka ilość tego salwinoru, że po prostu tam się wychodzi. Wychodzi się z systemu i to zrobiłem. Pożegnałem się ze wszystkim, tam sobie poleciałem. Teraz nie będę opisywać, co tam się działo i tak dalej. I później wróciłem, nie mogąc wpasować się z powrotem w ciało, krzycząc: ja chcę żyć, ja chcę żyć, ja chcę żyć. Amazona. Odkryj wyjątkowe dary dżungli. Link znajdziesz w opisie. I w taki sposób jakby z powrotem wróciłem tutaj, krzycząc: ja chcę żyć, ja chcę żyć, ja chcę żyć. I tego samego dnia zacząłem pisać moją pierwszą książkę, moją pierwszą autobiografię, która tak jakby Seks, narkotyki, oświecenie, to jest rozwinięcie tej biografii. Tamta była krótsza, nazywała się Kobiety i narkotyki mojego życia. Chyba nie ma nigdzie ani jednej kopii tej książki, podejrzewam, bo wiadomo, e-book to był. I cóż może być bardziej zabawnego niż to, żeby temu, który chce popełnić samobójstwo, z powrotem go wcisnąć dokładnie w te same okoliczności? No bo tak to było w moim wypadku. Ja po prostu wróciłem, tylko ja wiedziałem, że ja nie wróciłem do tej rzeczywistości, w której to samobójstwo popełniałem. Ja wróciłem do rzeczywistości w jakiś sposób równoległej, obojętnie jak to zwać, w której nie popełniłem tego samobójstwa. Znalazłem się z powrotem w sytuacji, od której chciałem uciec, plus dostałem taki pakiet emocjonalny związany z tym, że jakby pakiet emocjonalny pochodził z tego poprzedniego wymiaru, gdzie to samobójstwo popełniłem, polegało na tym, że dostałem te wszystkie emocje, które przeżywała moja mama, mój tata, mój brat, sąsiadka, która w ogóle mnie znalazła w tym mieszkaniu. Ja tam po prostu dostałem cały obraz tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, i dostałem cały ten pakiet emocjonalny. Wtedy zrozumiałem, że miejsce, czas śmierci, czy w ogóle jakby decydujemy o tym trochę sami. Śmieszne było to, że tego samego dnia wieczorem przyszła do mnie sąsiadka i pani Roza i zaproponowała mi darmową polisę na życie na 1 rok. Absurdalność kompletna z całej sytuacji. No i to wynika jakby z mojego postrzegania. To mi dało odpowiedź, że po prostu to jest przeklik, że to jest przeklik. Samobójstwo jest przeklikiem i człowiek w tym wymiarze tu jakimś, on już się tu nie powraca, natomiast gdzie indziej powraca i ma tą samą sytuację do rozwiązania. Jest to dla mnie tak jakby naturalne i słuszne i logiczne, że to nie może być inaczej. No, że tak teraz ja patrzę po prostu na jakiekolwiek samobójstwo. Zresztą tak naprawdę życie w pewnym sensie jest samobójstwem, ponieważ żyjesz po to, żeby umrzeć, i na zasadzie twoich wyborów, jakich dokonujesz, coraz bardziej zbliżasz się do momentu tak naprawdę tego, co się nazywa śmiercią. Im więcej, częściej popełnia się w kółko jakiś taki sam błąd, to system zwraca coraz mocniejszy coraz mocniejszą taką odpowiedź, takie wstrząs, przypomnienie, żebyś halo, przestań coś robić. Konsekwencje tego samego są na przykład coraz cięższe i prowadzą tak naprawdę, można powiedzieć, aż do śmierci zawsze. Jakby punktem wyjścia z życia jest śmierć. To nie ma niczego innego. To jest tylko tak. No jeszcze są ci, którzy mają taką świadomość, że po prostu świadomie wychodzą sobie po prostu na własne życzenie, decyzje i tak dalej. To jest trochę inny level gry. Jeśli chodzi o inne takie rzeczy związane z samobójstwem, to jest ciekawe, że chyba wszystkie religie traktują to jako taki bardzo zły czyn, a jeśli coś wszystko traktuje coś w taki sam sposób, to jest istotne. No i to jest taka teoria trochę Karolina, ona mówi, no bo już samo słowo, w ogóle samobójstwo w ogóle ma wydźwięk suicide po włosku suicidio, no to też omicidio to jest zabójstwo, suicidio to jest samobójstwo, co w ogóle jakby rozdzielić na człony, to jest su, czyli do góry, su i ci dio, czyli jakby u góry do Boga jakby, bo dio jest końcówka, czyli Bóg. Więc jeśli wszystkie systemy tego zakazują i piętnują, to znaczy, że bardzo możliwe, że w tym jest to wygląda inaczej niż wszyscy mówią, niż wszystkie systemy mówią. Poza tym ludzie się tak boją jakby i tak jest napiętnowane samobójstwo, że najprawdopodobniej jest zupełnie czymś innym niż wszyscy myślą, bo większość zazwyczaj się myli. Mój znajomy z kolei był w ashramach w Tajlandii, do których dotarł Budda i oni mieli tam zapiski, że Budda wielokrotnie popełniał samobójstwo, żeby pokazać ludziom, że śmierć nie istnieje, że nie ma czegoś takiego jak śmierć. Czyli świadomie dokonując jakiegoś aktu można po prostu, wiadomo, to trzeba mieć pewien level, żeby to zrobić. Ja też po tym moim doświadczeniu stwierdziłem, że my wielokrotnie już zginęliśmy podczas naszego życia. Podobnie jak to ma miejsce w snach, gdzie coś się dzieje i nagle jest zawsze to takie, jak już ma w śnie dojść do końca, do śmierci, no to jest klik i zaczyna się jakiś inny sen i tamtego w ogóle się już nie pamięta, co było. No i ja zauważyłem, że w życiu jest podobnie, w jakichś sytuacjach, szczególnie takich na drodze, samochodowych, no przeróżnych, są takie sytuacje, kiedy to było niemożliwe i jak się chce cofnąć tam dokładnie, to tam czasem jest pewne dziwne odczucie, jeśli chodzi o pamięć, że my wielokrotnie giniemy i jakby jest jakaś rzeczywistość się dopełnia, w której do tej śmierci doszło i tam się dzieją jakby równolegle jakieś rzeczy, no ale świadomość pozostała tutaj, gdzie dalej jest kontynuowane życie i nic się nie wydarzyło. Także w ogóle od tego mojego doświadczenia z samobójstwem, jeśli ktoś tam właśnie mówi, że w ogóle popełni samobójstwo, ja mówię, słuchaj, jak chcesz popełniać samobójstwo, w moim pojęciu wrócisz do tego samego momentu, do tej samej sytuacji, tylko że w innym wymiarze, który będzie dokładnie identyczny i taki sam.